Piotr Szkocki, witam Państwa i zapraszam na Teletydzień. Do największej szkoły w Policach wtargnął terrorysta, zabarykadował się w klasie i wziął zakładników. Napastnik żądał informacji o ataku w mediach oraz 200 tysięcy złotych. Ewakuowano 750 osób. Na szczęście były to tylko ćwiczenia. 19 października mężczyzna uzbrojony w maczetę i nóż wtargnął do szkoły. Steroryzował nauczycielkę, a następnie zabarykadował się w sali, w której przebywało 19 uczniów klasy mundurowej. Groził wysadzeniem szkoły i pozbawieniem życia zakładników. Zaplanowane są ćwiczenia, strategiczne ćwiczenia ewakuowania, alarmowania, współdziałania różnych służb w zakresie zagrożenia atakiem terrorystycznym na szkołę. W akcji wzięli udział samodzielny pododdział antyterrorystycznej policji oraz jednostki lokalne, straż pożarna, policja i ratownictwo medyczne. W ubiegłym roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wspólnie z policją opracowały procedury działania dla szkół na wypadek podobnego ataku. Dzięki współpracy z komendą policji, dzięki temu, że kształcimy między innymi też klasy policyjne, postanowiliśmy pójść krok naprzód i spróbować to przeprowadzić w realnych warunkach, czyli stworzyć taką sytuację prawdziwego zagrożenia. W szkole zarządzono ewakuację wszystkich uczniów i pracowników. Policka drogówka zabezpieczyła wszystkie drogi dojazdowe. Działania operacyjne prowadzili wspólnie funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Napastnik żądał informacji o ataku w mediach oraz 200 tysięcy złotych. W tym momencie trwają negocjacje mediatorów z napastnikiem, który przetrzymuje w klasie 19 uczniów, jest tam również wychowawca, 4 udało się już uwolnić, także za chwileczkę wejdzie oddział antyterrorystyczny, który będzie wykonywał swoje zadania. Na miejscu pracował negocjator, któremu udało się doprowadzić do stopniowego uwalniania zakładników. 4 z nich zostało rannych. Ostatecznie napastnik został obezwładniony i zatrzymany. Cała akcja trwała około 2 godzin. W hali sportowej podsumowano jej efekty. Niektórzy uczniowie nie zrozumieli intencji przeprowadzonych działań. Sądzę, że to jest całkiem bez sensu, bo w ogóle niepotrzebnie tu siedzimy. I terrorystów raczej w Policach nie będzie. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie i skoordynowanie działań wszystkich służb na wypadek ataku terrorystycznego.